czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Krosy elektryczne robię. Siema. Siema, pozdrow Edmonka. No siema. I co, zapraszam na kanał, nie? Na krosy elektryczne. Masz krosy elektryczne? No, takie dość fajne, no. Dość konkretne. Jakiej mocy? Takie dla mnie? No, myślę, że mógłbyś spać, nie? Mógłbym spać? No, no krosy kłada przerobiłem. I teraz jakiś samochodzik offroadowy zrobiłem. Zapraszam na kanał, dużo się dzieje. A daleko mieszkasz? Od... Mazowiecki, Wyszków. To zapraszam. Może, ty, to może przyjedziemy do ciebie? Mam, no trochę sprzętów mam takich dość poważnych. Dasz się golnąć? No proste, nie? Wpadacie i latamy, nie? No, a tam jest gdzie, wiesz. Macie mi tereny? A jest teren, no. Mamy przepiękny tor enduro. O. Także tor enduro jest z bardzo wysokiej półki, nie? A ty jeździsz enduro, hard enduro? Zacząłem, o. Zacząłeś. Wciągnąłem się, wkręciłem się i można powiedzieć, przez mój kanał pewnie. No na pewno, no tylko, ale powiem szczerze, że oglądam. Miałem nieraz tam przyjechać, wpaść do ciebie na żwirownię. No to przyjedź. Ale zawsze jakoś albo czasu, albo coś, nie, bo miałem z jakimś... Konkurs możesz zrobić. Jak? No tam ci więcej. Właśnie, czekaj, ja tobie też jakoś... Konkursiaka zrób. Patrz, to nie jest tak, czekaj. A ja. Zobacz. Też masz wlepy. No proste. Edmong, tak? Tak, no. Zeskopany. Super. Zobaczycie, jakie tam wariactwa, wiesz, to cały czas coś się dzieje, nie? Tylko elektryki. Tylko elektryki. Wkręciłem się, jak już przerobiłem, zaczęło się, że jak... Jeździłem na spalinowych, pojechałem na zlot pojazdów elektrycznych w Żyrardowie, tylko raz się przejechałem. Przyjechałem do domu i mówię, CBR-kę sprzedaję do mojej. Zakochałeś się. Tak, a moja mówi, kurde, no nareszcie, już wolniejsza jazda. No nie znaczy, że bezpieczna, ale już wolniejsza, to już jakoś ją uspokoiło, nie? A tu nagle? A tu nagle jakieś skoki, jakieś dźwignięcia, jakieś coś tam. Już nie dosłyszę. Już koniec z motorkami. Mówię, nie, bo dopiero zaczynam, nie? Dopiero zaczynam. No, dopiero. Ja nie kończę. W kilowatach są pewnie. Tak. Ile taki silnik ten mocniejszy? No wiesz co, no... teraz zrobiłem motocykl, to znaczy się przerobiłem ramę Striala Sherco 300. O! Tak, bo ogólnie mam dwa triale przerobione i to nawet bardzo poważnie jeżdżą. I tam jest moc liczona, to jest 80 kilo i moc, którą możemy uzyskać, to jest 30 kW, to jest jakieś po niecałe 40 koni. No to ale 8... oddawane od razu. To jest od razu, zero-jedynkowe, nie? Że jak się nie utrzymasz, zlatujesz. Ale mamy trzy tryby jazdy, trzy biegi i nigdy nie jest ustawione na maksa. Nigdy nie ustawiam, moc silnika jest regulowana. Zgadza się, no bo w hard enduro czy w enduro nie jest potrzebna ta, wiadomo, no jest. No. Jest potrzebna impulsowo moc, żeby się wybić czy coś, ale ciągle nie potrzebujesz, nie? Teraz we Wierchomi byłem na... zawodach hard enduro, no też było fajnie, no jeżdżę, bo lubię, o, nie? Robię jakieś wariacje. A ile widzów na kanale? Proszę? Ile widzów? Mało, tam chyba jest 6,5 tysiąca. No to i tak dobrze. No, coś tam powoli, coś tam się dzieje, w Polsce, nie? W pewnie na razie konkurencji nie ma za dużej w elektrykach. Nie, raczej współpracujemy z paroma kolegami z Zalotek, którego pozdrawiam, z Equidem. Jeździmy po hałdach i taką mamy swoją ekipę. No, nie odpuszczamy, nie? Super. No. A powiedz... Wszystko, sorry, że ci przerwę. Wszystko, co chwytam do rąk, to zamieniam na elektryka, nie? To może kupisz ode mnie betę 300 triala? Masz triala? 11 rok. Ja wiem, ale ja mam dwa triale już, nie? Także... A co ci szkodzi trzeci mieć? To mnie z domu wywalą! Ale mam ostatni to film... To ci sprzedam. A ja... Nie, dziękuję. Mam fajny pojazd, bo zrobiliśmy... To znaczy kolega z Politechniki Wrocławskiej, gdzie tam wykładał, zrobił przekładnię. No i tą przekładnię testowaliśmy w Kawasaki, a teraz testujemy ją w samochodzie. Aha. No i ten samochód okazało się, że robi podjazdy tam, gdzie podjeżdżaliśmy tymi krosami, nie? To dobrze słyszałem, ty wykładasz gdzieś? Nie, kolega. Kolega wykładał na Politechnice Wrocławskiej i on skonstruował taką przekładnię, a ja mu obciążam, nie? Ja mam testuję, ja wszystko testuję. Wszystko. Na wszystkim jeżdżę, na wszystkim się przewracam. Kurde, i zajebiście się bawię. Jaki wariat fajny, nie? Ja my będziemy w drodze powrotnej na kanał wejdziemy, zobaczymy. No, w drodze powrotnej na kanał wbijemy. Wbijajcie na kanał. No, pozdro, siema, nara. No.
Mirek, słuchaj, a dasz mi się golnąć takim elektrykiem? No nie ma problemu, no. Spotkamy się i zobaczysz, jaka tam jest moc. A słuchaj, a jak się wywalę tym? Nic się nie stanie. Nie? Nie. No skoro ja wywaliłem się przynajmniej na jednym sprzęcie ze 30 razy i dalej działa, także... A najwyżej jak coś się zepsuje, to się naprawi. A z wagą tych motocykli powiedz? No jeden waży 80. To niedużo. Trial waży 65. Mamy 120, mamy autko, które waży 400 kilo i mamy kłada, który waży 200 kilo. Kład to na jakiej podstawie? No, kład to już swoją wagę ma. No kład ma, tylko kład był robiony pod moją dziewczynę i to był kład do pokonywania długich dystansów, więc on jest dlatego ciężki, bo jest duża pojemność akumulatora. Akumulatora. Tak, czyli tam to można... To ile przejedzie taki kład elektryczny? No ponad 100 km powinien zrobić. A motocykle? No motocyklem, zależy którym, bo w trudnym terenie zajedziecie. Ręce bolą, wszystko boli, połowa baterii i mówisz, dobra, wystarczy, zwijam się. No patrz, już sprzętami wyjeżdżają, już się szykują. No dobra, Mirek, no to co, my wbijamy na twój kanał? Wbijajcie, widzimy się u ciebie, nie? Czy tam u mnie. No, dobra. To samo powiesz na... Całe wbiłeś? No proste. Ale numeru ci nie podałem. Aha, no. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.